Witajcie moi kochani sekrety sąsiadów. Nagrywam to na tyle późno, że odchodzę od zmysłów. Serio, tylko ja tak mam, że o pewnej godzinie w nocy po prostu nagle przechodzicie w jakiś inny stan skupienia. Osiągacie jakąś inną gęstość, bo ja na przykład tak i właśnie tak będzie w dzisiejszym odcinku. Ale tak, to jest kiedy się ogarnia odcinki na zapas na ostatnią chwilę, tak to jest. Gratuluję Krzysztof, jesteś naprawdę mistrzem organizacji swojej pracy. Jesteś w tym najlepszy, no dobra, lecimy. Wszyscy mamy sąsiadów, ale czy wiemy kim oni naprawdę są? Oto Paweł. Pracuje w księgowości. Jego żona Natalia jest kwiaciarką. To kobieta pełna czułości dla swoich najbliższych. Po 10 latach małżeństwa Natalia i jej mąż kochają się dokładnie tak samo jak pierwszego dnia. Eleonora jest ich sąsiadką. To bardzo dyskretna osoba. Znają się z Natalią od lat i wiedzą, że mogą na siebie wzajemnie liczyć. Kto mógłby wyobrazić sobie w tej chwili, że pewne tragiczne zdarzenie wstrząśnie przyjaźnią tych kobiet? Słuchaj, wpadnij do nas później na kawę. Później wpadnę, bo też mam sprawę do załatwienia. No hej, pa. Myślę, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, co się stanie, a to głupio brzmi. A jakie będą skutki, tym bardziej. No chyba, że Marta z poprzedniego odcinka, ona by od razu już teraz przewidziała. Eleonora z końcem tego roku wydaje córkę za mąż. Jako emerytowana pracownica Zakładu Krawieckiego, to ona będzie szyła suknię dla panny młodej. Ja bym chciała, żeby ta sukienka była bardziej wypracowana, bardzo wypracowana, ale żeby tworzyła efekt takiej prostoty. Krótko mówiąc, nie chcesz, żeby wyglądała jak beza. Nie, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. A co powiesz o tej? No, nawet, ale nie, coś innego wolałabym. Ale powiedz mi teraz, co proponujesz za bukiet? Wiesz co, niech pomyślę. Z amarnisem będzie dobrze. Wiesz, że ciekawy pomysł. Dobra, powiedzcie mi mordeczki, co oni mają z tymi ślubami? Czy naprawdę nie ma ciekawszych rzeczy na świecie do robienia niż jakieś śluby? Poukładaliby sobie puzzle, nie wiem, zjedli banana, a nie takie głupoty. A mogłabyś zrobić coś takiego na próbę, żebym mogła zobaczyć? Wiesz co, nie ma problemu, słuchaj, jeżeli chcesz, to ja przygotuję taką kompozycję, żebyś miała obraz. To powiedz, co umówilibyśmy się na wtorek? Następny wtorek, tak jak kobiety się umówiły, Natalia idzie do sąsiadki. Ale najwyraźniej Eleonora zapomniała o spotkaniu. Wiesz co? To dziwne, nie ma jej. Może zapomniała, zadzwoń do niej. Eli? To Natalia. Słuchaj, byłyśmy umówione dzisiaj u ciebie, ale nie ma cię. Czy ta sytuacja naprawdę zasługuje na aż tak straszną muzykę? Co najmniej jakby chcieli nam tym przekazać, że Tatarzy najechali wioskę, w której mieszka rodzina Eleonory i wszystkich zabili, tak? Co ty gadasz w ogóle, człowieku? Tak, miałem rację, to jest ta pora. Wiesz co, mam taką prośbę, jak odsłuchasz wiadomość, oddzwoń do mnie, proszę. Dobrze? O, cała ty, z tą twoją miną martwię się bez powodu. No tak, słuchaj. To do niej niepodobne. Mam nadzieję tylko, że wszystko jest w porządku. Może coś jej wypadło. Dawid podsiadło. I tyle. Niby tak, ale zadzwoniłaby do mnie. A tymczasem nawet nie odbiera komórki. Nazajutrz, wracając z pracy, Natalia zauważa przy wejściu na klatkę schodową dziwnie zachowującego się młodego mężczyznę. Okej, widziałem wiele dziwnych rzeczy w swoim życiu, ale to jest top 1 dziwaków, naprawdę. Żeby tak wyciągać pocztę i potem sobie iść na nogach, jeszcze na dodatek absurd. Facet kręcący się w budynku, szperający w skrzynce pocztowej Eli, to dziwne. Czego on tam szukał? Natalia wchodzi do mieszkania sąsiadki. Zawsze jest starannie posprzątane. Jednak tym razem kobieta zauważa tam niecodzienny bałagan. No więc, uspokojona? Nie, przeciwnie. Widziałam parę dziwnych rzeczy. Jakie dziwne rzeczy? Gościu wyciągał pocztę, jeszcze nigdy nie widziałem czegoś tak posranego. Wiesz co, męska bluza rzucona byle jak na fotel. Brudne naczynia po mrożonych daniach na stole. No i? Zastanawiam się, czy jakiś dziki lokator się do niej nie włamał. Ależ skąd? No daj spokój. Najprawdopodobniej zaprosiła do siebie jakiegoś znajomego, może kuzyna, no nie wiem. No przestań, Paweł. Pewnie od tak sobie wyjeżdża, nie mówiąc o tym nikomu i zostawia klucze jakiemuś obcemu typowi. Słuchaj, brudne naczynia, czyjaś bluza, to chyba jeszcze nie powód, żeby żeby zawiadamiać policję. Uwielbiam zawsze tych, co wszystko negują. Nawet jakby tamten typ wyszedł z mieszkania Eli z zakrwawioną siekierą, to uznałby, że to nie powód do wzywania policji. Nie. To nie jest śmieszne. Słyszałaś? Chyba wróciła. Wiesz co, ja idę zobaczyć. Chyba wróciła, tak brzmi powrót do mieszkania. Dla mnie to brzmi bardziej, jakby kogoś tam okradali. Wiecie, że rzucają szuflady, wyciągają jakieś diamenty, nie wiem. Idziesz ze mną? Oczywiście. Kto by uwierzył, że idąc do mieszkania sąsiadki, Natalia i Paweł dowiedzą się czegoś, co odmieni bieg ich życia. Dzień dobry. Nie ma Eleonory? Dzień dobry, jesteśmy sąsiadami. Dzień dobry. Niestety Eleonory nie ma. A kiedy będzie? Nigdy, zabiłem ją. Eleonora zmarła. No ale zapraszam do środka, porozmawiamy o tym. Proszę. To niemożliwe. Jeszcze przecież niedawno przygotowywałyśmy sukienkę na ślub jej córki. Dobra, skończ się mazać, ja wam zaprojektuję sukienkę, będzie miała bardzo dużo cekinów, będzie super. Ja nazywam się Jakub Prasen i jestem synem... Właściwie to byłem synem Eleonory. Ja wiem, być może trochę zbyt mocno, zbyt brutalnie powiedziałem. To musi być dla pana bardzo trudne. No, właściwie to dalej się nie pogodziłem z tym. Nie zaakceptowałem tego jeszcze. Ale jak to się stało? Banalnie. Wypadek samochodowy. No i jechała dwie siostry, tak? Jechali za szybko i... Ona miała kask, dała tej drugiej, mocno ją przytuliła, powiedziała j***ć organy ścigania i cały polski rząd. No i umarły obydwie, bo co, w sumie się w aucie były, to już jak wszystkie to naraz, nie? Wypadli z drogi i... No i wszyscy zginęli. Wszyscy? Jacy wszyscy? Mama, siostra i jej przyszły mąż. Współczuję panu bardzo. To straszne. Eleonora to był ktoś ciepły. Już nie! Dobra, trochę przesadziłem i oczywiście nigdy bym się nie posunął do tak okrutnych żartów, jak ty możesz, Krzychu, co? Ale ja wiem, że ona na pewno żyje, no to jest typowy przykład tego odcinka właśnie, gdzie ona żyje. No jeśli tak nie będzie, to nie wiem. Znaczy wiem, jeśli tak nie będzie, to po prostu jestem złym człowiekiem. Bardzo dobry człowiek, pełen życia. Po otrzymaniu tej strasznej wiadomości Natalia nie może zasnąć. Coś jej nie pasuje w tym, co powiedział im Jakub. Co ci się nie podoba, kochanie? Nic mi się nie podoba. Eleonora wyjeżdża bez słowa do córki. Jeszcze ten typ, który się, nie wiem, kręci u niej w mieszkaniu. No, to ten typ, który się tam kręcił, to jest chyba właśnie ten jej syn, nie? Spada jak z księżyca i udaje jej syna w żałobie. Ja w to nie wierzę. Oj, przesadzasz troszeczkę. On wcale nie udawał syna w żałobie. Naprawdę było widać, że cierpi. No to mnie nie przekonał. Pamiętasz o tym podejrzanym typie, o którym ci mówiłam, się kręcił koło budynku? A to nie był on właśnie, no według mnie to totalnie pasuje. Nawet ta sama bluza chyba, chociaż nie wiem, bo ja mam demencję, więc nie możecie mnie tutaj trzymać za słowo, czy tam za oczy, ale no wiecie o co chodzi. To był on. Natalia, przestań. Sama mówiłaś, że ledwo go widziałaś. No być może, ale skąd my możemy wiedzieć, że to jest Jakub? Syn Eleonory. Nie wiem, no opowiada, że jego matka zmarła. Przecież może kłamać. Ale dlaczego miałby kłamać? A skąd możemy wiedzieć, że mówi prawdę? No dobrze, jeśli chcesz, to jutro do niego pójdę i postaram się z nim porozmawiać, okej? Tak chcę, proszę ciebie. Oczywiście. Ciekawe jak przebiegnie ta rozmowa. Ej, ty serio jesteś synem jej, bo ci nie wierzymy trochę. No jestem. A, no dobra, dzięki, tyle chciałem wiedzieć. Następnego dnia Paweł, tak jak obiecał żonie, idzie porozmawiać z Jakubem. Proszę pana, w takiej delikatnej sprawie chcielibyśmy z sąsiadami wydać w gazecie takie ogłoszenie, taki anons o śmierci pana matki, takie ostatnie pożegnanie. I tam wymagają od nas, aby dostarczyć akt zgonu pańskiej matki. Rozumiem, to bardzo miły gest, tylko będę w stanie dać panu kopię tego dopiero kiedy dostanę ten akt zgonu. Rozumiem, na wszystko potrzeba czasu. Mogę jeszcze jakoś panu pomóc? Nie, dziękuję bardzo, to wszystko. Aha, okej, dobrze, no to do widzenia. Nie bardzo się udało. Czyli w ogóle się nie udało. To jest ciekawe, że ludzie lubią mówić coś w stylu nie do końca się udało, nie? Jakby to miało trochę osłodzić gorycz porażki. Natalia dostaje od Jakuba dokument, o który prosił jej mąż. To jednak znowu rozbudzi wszystkie jej wątpliwości. Tak, zgon, o który prosił pani mąż. Dziękuję bardzo. A jak pan się miewa? To znaczy, jak pan to wszystko znosi? No wie pani, przygotowałem się na ślub siostrę. Kompletnie nie jestem na to gotowy. To trudne. Przepraszam bardzo. Proszę nie przepraszać. To zrozumiałe. Proszę nie przepraszać, przecież my wiemy, że utrata bliskich to jest coś strasznego, ale i tak będziemy pana śledzić i w końcu cię dorwiemy, ty mały śmieciu. Nazajutrz, kiedy Natalia i Paweł wracają z zakupów, ich nowy sąsiad zaczepia ich. Ma dla nich niespodziewaną propozycję. Proszę posłuchać. Nie wiem, czego chciała moja matka, ale wiem, że byliście przyjaciółmi, prawda? Nie, po prostu lubimy robić dochodzenia, czy ludzie, którzy są w żałobie, faktycznie powinni w niej być, bo my jakoś tak generalnie średnio wierzymy w umieranie. Bardzo lubiliśmy pańską matkę, to prawda. W związku z tym mam dla państwa pewną propozycję. Proszę mi powiedzieć, czy myśleli państwo kiedyś o powiększeniu swojego mieszkania? Ale jak? Chce pan sprzedać to mieszkanie? Dlaczego? Ja powiem pani tak, ja nie jestem tutejszy i szczerze mówiąc nie chcę tutaj zostawać, nie chcę się osiadać. Nie została mi już żadna rodzina, a chciałbym, żeby to mieszkanie pozostało w rękach kogoś, kogo znała, kogoś takiego jak wy. Nie przyszło nam to do głowy, a nie wiem nawet, czy byłoby nas na to stać. Spokojnie, nie oczekuję, że się teraz państwo na to zdecydujecie. Przemyślcie to, jeżeli będziecie zainteresowani, jestem naprawdę gotowy dać wam to mieszkanie po naprawdę dobrej cenie. Za darmo to dobra cena, młodzieńcze, także oddawaj za darmo. Ale mam dzisiaj w miarę dobry dzień, nie ukrywam, nie, wcale nie, wcale nie. Nieważne, w każdym razie oferuję 5 zł za każdy metr kwadratowy. Oferta ważna tylko do jutra, a później sobie szukaj kogoś, kto da wyżej, tak? Kto da lepszą ofertę, no powodzenia w tym, ale... Po co, czemu mówię ale na końcu zdania, jak nie mam zamiaru nic dalej mówić? Halo! Ponieważ absolutnie nie zależy mi na pieniądzach. Dla mnie ważne jest to, żeby to mieszkanie miał ktoś, kogo moja mama naprawdę dobrze znała i lubiła. Oczywiście to smutne, że poprzez śmierć Eleonory zdarza się taka okazja. No ale kupić mieszkanie obok to wyjście idealne. I co myślisz? Może warto o tym pomyśleć? Nie wiem. Ten typ wydaje mi się bardzo dziwny. Nie, przestań. Nie. Szczerze mówiąc... Czy ty wiesz, ile kosztują mieszkania w tej dzielnicy? Myślę, że powinniśmy odmówić. No tak, ale odmowa nie wróci Eli życia. Może warto byłoby obejrzeć to mieszkanie. No jak chcesz. Mam wrażenie, jakbym była sępem. Dlaczego? Takie wrażenie mógł mieć co najwyżej tamten typ. Ty wyświadczyłabyś mu przysługę, kupując to mieszkanie. Oczywiście ja tutaj niewiele wiem o całym mieszkaniu, o budynku. No myślę, że państwo w tym temacie mają znacznie większą wiedzę. To tak. No, chcielibyśmy zobaczyć, czy nie potrzeba zrobić jakiegoś remontu, które ściany wyburzyć, może coś z elektryki poprawić. Takie tam sprawy. Rozumiem, zatem czujcie się państwo jak u siebie. Możemy zobaczyć sypialnię? Sypialnię, tak, to na górze, tutaj zapraszam. Ale tak właściwie to jakim cudem on nie zna tego mieszkania, skoro to należało chyba do jego matki, tak? Chyba ją czasami odwiedzał, no nie wiem. Proszę. Ale ty nie idziesz? Nie, ja wolałabym tutaj zostać. Na razie. Nie jestem gotowa na to, żeby oglądać mieszkanie. Rozumiem. Zatem pana zapraszam tutaj na górę. Natalia postanowiła przeszukać rzeczy Jakuba. Ma na to tylko chwilę. Okej. Widziałam dowód osobisty. Nazywa się Prasen. Tak jak Eleonora. Więc to jest jednak jej syn. Ale jest inny duży problem. Ten telefon, który znalazłam, to jest telefon Eleonory. Nawet jeżeli wyjechała do córki, nie mówiąc mi o tym, to dlaczego bez telefonu? Przecież nikt nie rusza się z domu bez komórki. Kiedyś się ruszało w sumie bez komórki, w sensie, no ja pamiętam, że jak miałem swojego Sony Ericssona, byłem dzieciaczkiem, tak? To lubiłem go nawet nie wziąć ze sobą, w sensie po prostu zapominałem, a potem mama się wkurzała, że nie dało się do mnie zadzwonić. Ale teraz to jest niemożliwe, no bez telefonu jak bez ręki, nie? I wiecie co, za moich czasów było lepiej. Jak byłem mały, ganiałem się z menelami po lesie, to było życie, nie potrzebowałem jakiegoś telefonu do tego, tylko patyka. No i co, całkiem niezłe. Paweł... Ja znalazłam telefon komórkowy Eli. Czy jesteś pewna, że to jej? Tak, jestem tego pewna. Nie powiesz mi, że to jest normalne. Ja myślę, że stało się coś poważnego. Znowu pewnie mi powiesz, że coś wymyślam, ale... Myślisz, że Jakub mógłby zrobić coś swojej matce? Co to jest? To jest rozwianie twoich wątpliwości. Liścik od Eli. Prawdopodobnie wrzuciła pod drzwiami i wpadł pod szafkę. Pisze, że musi wyjechać do swojej córki pilnie, żebyś zajęła się jej telefonem. Zajęła się jej telefonem? Co? Jak to ma sens? Telefon to nie jest kot ani pies, nie potrzebuje opieki. To po pierwsze, a po drugie, tak pilnie musiała wyjechać, że zdążyła napisać list, ale nie wziąć telefonu? To nic się tu kupy nie trzyma. Natalia wciąż myśli o Eleonorze. Następnego dnia wychodzi do pracy. Po raz kolejny jest zaskoczona przez Jakuba. Wie pani, to dość delikatna sprawa. Chciałem zapytać, czy podjęła już pani jakąś decyzję związaną z zakupem tego mieszkania, czy coś takiego? Nie, jeszcze nie podjęliśmy z mężem decyzji. Bo wie pani, no, ja bym chciał jak najszybciej zakończyć ten rozdział związany z tą historią i zacząć nowe życie. No, rozumie pani moją sytuację? Tak, rozumiem. Wie pan co, umówmy się, że ja dzisiaj porozmawiam z mężem i do jutra damy panu znać. Może być? Do jutra. Czyli jutro, tak? Tak, dokładnie tak. Jutro to znaczy jutro. A pojutrze znaczy pojutrze. Tak samo jak wczoraj to znaczy wczoraj. I gdzie ci się tak śpieszy, gówniaku, w ogóle? Coś tu śmierdzi. Dobrze. Tymczasem mam dla pani zestaw wszystkich tych dokumentów potrzebnych do finalizacji tej transakcji związanych z mieszkaniem. Być może to pozwoli państwu się szybciej zdecydować. Okej? Okej, zgoda. No to dziękuję bardzo i w takim razie miłego dnia i do jutra. Dziękuję, do jutra. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Z końcem dnia przychodzi czas, żeby Paweł i Natalia podjęli decyzję dotyczącą kupna mieszkania. Nie jesteś przekonana? Nie, to nie o to chodzi. Nie uważasz po prostu, że to wszystko dzieje się za szybko? No uważam, w 16 minut przeszliśmy od rozmowy z Elą do jej śmierci i już teraz się zajmujemy sprzedażą mieszkania. Wszystko w 16 minut! To wielki dzień dla Natalii i Pawła. Podpisują dziś przedwstępną umowę kupna mieszkania. Przy wszystkim obecny jest notariusz. Czyli 10% wartości mieszkania to jest 30 000 złotych. Przelewamy. Czyli mieszkanko za 300 000 złotych, kurczę, no nie wiem, może ja też ogarnę sobie jakiegoś gościa w garniturze i będziemy razem sprzedawać mieszkania, które do nas nie należą. Według mnie to jest super biznes. Wiecie, ile ja znam mieszkań, które do mnie nie należą? Takich, co do mnie należą, to mało, to zero, ale takich, co nie? Pff, przecież mogę na tym taki interes zbić. Proszę sobie sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Tylko poproszę jeszcze potwierdzenie, żeby pan to przesłał na maila. Oczywiście, nie ma problemu. Ale zobaczcie, proszę bardzo. Wszystko ok? Tak. Ok. To jesteśmy umówieni na 17 na podpisanie umowy sprzedaży, prawda? Dokładnie. Na 17 godzinie 14. Natalia jest ciągle w szoku. Trochę mam sobie za złe, że wszystko to przyspieszyłem. Ten odcinek trzyma mnie w napięciu, serio, bo powinno się już coś wydarzyć, coś w stylu pojawienia się Eleonory. A ja czekam i się niecierpliwie już. Nazajutrz, kiedy Paweł i Natalia myślą już o przeprowadzeniu remontu i zmian w nowym mieszkaniu, czeka ich kolejna spora niespodzianka. Słyszałeś ten hałas? Czy to nie drzwi naprzeciwko? Wiesz co? Niemożliwe. Przecież Jakub dał mi klucze. Wiesz co, ja idę to sprawdzić. Natalia i Paweł spodziewają się wszystkiego oprócz tego spotkania. No patrz, w moim przypadku, jeśli to jest Ela, to jest akurat jedyne spotkanie, którego się spodziewam. Wszystko inne to będzie zaskoczenie. Natalia? Paweł? Ale mnie wystraszyliście. Eli, co ty tutaj robisz? Jak, o co chodzi? Co się dzieje? To ty nie umarłaś? Ja umarłam? Co wy wyprawiacie? Twój syn. On nam powiedział, że ty nie żyjesz. Jakub? Ależ to jest oszust. Musiał się dowiedzieć, że wyjechałam, bo siostra poszła do szpitala. Nie czytaliście liściku, który wam zostawiłam? Czytali, ale co to zmienia? W każdym razie jesteś obłąkana. Dlaczego napisałeś jakiś list, a nie wziąłeś telefonu? Gdzie ty? Co ty? Pal gumiora, nie lubię cię. Co za posrana osoba tak robi? No owszem, ale wszystko w nim wskazywało, że Jakub mówi prawdę. Boże, przecież On dał nawet nam twój akt zgonu. Myślę, że nie nabrał was i nie daliście mu jakieś pieniądze na mój domniemany pogrzeb albo na coś jeszcze. Owszem. Ale on sprzedał nam twoje mieszkanie. Kupiliście moje mieszkanie? No niestety. Ty umarłaś. On przyprowadził notariusza, prawdopodobnie wspólnika. No, nie mieliśmy podstaw, żeby mu nie wierzyć. I tu wyszliśmy na głupców. To jedyne, co mogę powiedzieć. Nie wyszliście na głupców, tylko na totalnych kretynów. I swoją drogą, kto się decyduje na kupno mieszkania w kilka dni, czy tam nawet szybciej? To wszystko potoczyło się tak szybko. On wydawał być się taki szczery. Płakał, był załamany. Ja wiem, do jakiego stopnia on może być przekonywujący. Dlatego parę lat temu zerwałam z nim kontakt. Nigdy o tym nie mówiłaś. Nie było czym się chwalić. Zawsze był trudnym dzieckiem, a po śmierci ojca wszystko się zdwoiło. A ile miał wtedy lat? 13. Zaczynał od drobnych kradzieży, później były większe. Później sprzedał mój samochód. Kiedy zorientowałam się, że mnie wykorzystuje, niestety zamknęłam przed nim drzwi. No cóż, muszę to jakoś przetrawić. Ty musisz coś przetrawić? Oni stracili 30 000 złotych. To jest spora sumka do przetrawienia. No ja bym za to tyle żarcia. O człowieku! Za 30 000 złotych ja bym miał żarcia na co najmniej tydzień. Ale jeszcze się nie rozpakowałam. Tak, tak, oczywiście. Zostawimy cię. Chyba oszaleję przez tą całą historię. Jak ten typek mógł nam to zrobić? Jak pomyślę, że wywaliłem do kosza całe moje oszczędności... Wieczorem Eleonora ma zamiar przekazać zaproszonym wielką nowinę, która może wszystko naprawić. No otóż chciałam wam powiedzieć, że przenoszę się na Dolny Śląsk. Mam nadzieję, że to nie z naszego powodu. Ależ skąd? Fakt faktem, ta historia mi dała dużo do myślenia i zdecydowałam się jednak być bliżej córki. Chciałabym resztę dni spędzić z nią. Będzie nam ciebie brakowało, kochani. Ale myślę, że będę was często odwiedzać. Mam nadzieję, że nie. Już wiemy, że wraz z nią w pakiecie dostaniesz obłąkańców, także podziękujemy. No, jak powiększycie swoje małe mieszkanie, to nie będzie chyba problemu, żebyście mnie przenocowali. Chcesz powiedzieć, że... Tak, chcę powiedzieć, że chcę wam sprzedać swoje mieszkanie. Oczywiście odejmiemy tą sumę, którą Kuba wam zabrał, ale oczywiście chcę sprzedać. Słuchaj, Eli... My się na to nie zgodzimy. Nie zgodzicie? To i to ja się zgodzę. W sensie nie, żebym miał przy sobie 270 000 złotych, ale no popracuję trochę na sprzedaży obwarzanków w Krakowie i będzie dobrze. Źle się z tym czuję, słuchaj, i nie zgadzam się na to, żebyś ty czuła się zobligowana do tego, żeby zwracać nam to, co straciliśmy. Słuchajcie, ja nie jestem do niczego zobligowana. Ja to robię w ramach naszej przyjaźni. I uważam, że powinniście się cieszyć. Co ty myślisz o tym, Paweł? Bo myślę... ja myślę, że mi się będzie tutaj bardzo dobrze mieszkać. Cieszy mnie to. Ja myślę, że mnie też. No to pijemy. No, za naszą przyjaźń. Po tym, co je zrobiliśmy, nigdy bym się nie spodziewał takiej propozycji z jej strony. Co za klasa. A niby co takiego jej zrobiliście? W sensie to jej syn wam coś zrobił, ale wy jesteście czyści, czyściutcy. Ta tragiczna historia ostatecznie dla wszystkich dobrze się skończyła. Z wyjątkiem Jakuba, który został zatrzymany i oczekuje na proces za liczne, poważne oszustwa. A czy wy znacie swoich sąsiadów? Tak, ich synowie wszyscy próbują mi sprzedać mieszkania, oszukać. Takie jest życie na rejonie, mordo. Tutaj jak nie masz metalowej glacy, łysej glacy, mózgus, nie wiem co mówię. Trzeba iść spać, trzeba iść w końcu spać. Okej, Krzysztof, odchodzi się od zmysłów. Koniec, zostaw to, już. A, i bym zapomniał. Eluwina.